Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Zapraszamy na herstoryczną opowieść wysokich obcasów. Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Wężyk. Natalia Waloch. A to jest nasz podcast Herstorie Wysokich Obcasów, w którym opowiadamy Wam o kobietach, których być może nie mieliście okazji poznać na lekcji historii, ale to wcale nie oznacza, że nie istniały i nie robiły rzeczy ważnych, przełomowych oraz mających swoją cenę. Kiedy za plecami słyszy ręce do góry, owszem, podnosi je. W każdej dłoni trzyma odbezpieczony granat. Płynnym niemieckim informuje żołnierzy, że jeśli nie dadzą jej spokoju, wszyscy wylecą w powietrze. Jest rok 1942, a ona właśnie przeprowadza włoskiego uciekiniera do francuskich partyzantów w masywie Vercors i czuje, że żyje. Słowackich pograniczników z kolei przekonuje, że lepiej wziąć łapówkę od niej niż oddać ją Niemcom za darmo. No, logiczne. Owczarka alzackiego, zwierzę wytrasowane przez niemieckie wojsko na mordercę, poskramia, nie wiem, magią albo siłą własnej osobowości, no bo kładzie mu rękę na karku temu warszczącemu, bardzo groźnemu psu, a on sobie potulnie siada obok i nie opuści jej potem aż do końca wojny, zachowując się jak słodki szczeniak. Pewnego razu też wdziera się do niemieckiego garnizonu obsadzonego przez polskich Volksdeutschów. Przez megafon wzywa ich do przejścia na stronę ruchu oporu. Przymusowo wcieleni do Wehrmachtu zrywają z siebie niemieckie mundury. Wysokie obcasy. Podsumowując, nasza dzisiejsza bohaterka to najbardziej bezczelna z bezczelnych szpiegiń Krystyna Skarbek. Znana także jako Christine Granville, Pauline Armand, Bond w spódnicy oraz ulubiona szpiegini Churchilla, to znaczy ulubiona do momentu, kiedy przyszło jej płacić, no ale o tym później. Już jako dziewczynka, zamiast bawić się lalkami, wolała chodzić po drzewach i uganiać się po polach. Jej ojciec, hrabia Jerzy Skarbek, mógł swój rodowód pociągnąć aż od czasów Bolesława Krzywoustego, no i był też zwolennikiem dość popularnej wówczas tezy, że szlachta nie pracuje, szlachta się bawi. A nie wiem, czy tylko wówczas. Prawda. No, takie podejście do życia nie wpłynęło najlepiej na hrabiowskie finanse. Jerzy Skarbek był bon vivantem, no i gest miał większy niż kiesę, więc poślubienie Stefanii Goldfeder, córki zamożnego biznesmena, wydawało się idealnym rozwiązaniem jego życiowych problemów. Chociaż z drugiej strony ożenek z Żydówką wciąż wśród arystokracji uważany był za mezalians. Tę swoistą deklasację, w cudzysłowie, hrabia odbijał sobie romansami. Krystyna urodziła się 1 maja 1908 roku i z miejsca stała się oczkiem w głowie swojego tatusia, który nazywał ją swoją Vesperale, zapamiętajcie to, gwiazdką wieczorną. Oboje, córka i ojciec, uwielbiali narty, uwielbiali jazdę konną. Pewnego dnia mała Krysia zniknęła, a wraz z nią najbardziej narowisty koń ze skarbkowej stajni. Wszyscy wpadli w panikę, a po kilku godzinach wrócili oboje, Krystyna i koń. Nikt nie wiedział, jak się udało jej go okiełznać, ale w każdym razie zachował się jak potulne źrebie. No, miała rękę do zwierząt, to na pewno. No i wreszcie to Stefania przekonała męża, żeby posłać córkę do szkoły prowadzonej przez zakonnicę, może tam małą chłopczycę okiełznają. Nadzieje były płonne, no bo Krysia szybko z niej wróciła. Po tym, jak siostrzyczki nie zdzierżyły widoku dwóch nagich pup na gałęzi. Otóż skarbkówna z koleżanką, owszem, założyły plisowane spódniczki, ale pod nimi nie założyły majtek i tak też wdrapały się na drzewo. Z kolei według innej wersji Krystyna podpaliła księdzu sutannę i to w czasie mszy. No w każdym razie miała diabła za skórą, to na pewno. Jej szczęśliwe dzieciństwo kończy się, gdy hulaszczy tryb życia hrabiego doprowadza do sprzedania trzepnicy. Rodzina przeprowadza się do Warszawy, a jej ojciec szybko umiera na gruźlicę. Razem z nim odchodzi jedyny człowiek, który naprawdę rozumiał Krystynę. A poza tym panna dziedziczka musi iść do pracy i znajduje ją w salonie Fiata. I to właśnie tu, przez spaliny wpadające do biura, nabawi się cieni na płucach, co nieoczekiwanie okaże się później błogosławieństwem. Ale to potem. Póki co w salonie poznaje swojego pierwszego męża. Ma 22 lata, jest szczupła, zgrabna, no ale przede wszystkim pełna wdzięku. Co do samej urody, to zdania są podzielone, dlatego że jedni mówią, że była oszałamiającą pięknością, a inni, że wcale nie, że adoratorów raczej przyciągała jej niezwykła witalność, uśmiech, ruchliwa twarz pełna emocji. To widać na zdjęciach, rzeczywiście aparat ją kochał, uśmiech miała zniewalający.
Podobno też mężczyźni szaleli za nią dlatego, że miała niezwykły dar wczuwania się w emocje drugiej osoby, a najlepiej wychodziło jej cieszenie się czyjąś radością. Miała też, co bardzo rzadkie także dzisiaj, łagodność wobec ludzi, u których podejrzewała kompleks niższości. No to rzucało mężczyzn na kolana, pewien dziennikarz poczciwiec nie dojda z miłości do niej rzucił się do Dunaju i połamał się, bo rzeka była akurat skuta lodem. Myślę, że fact-checking u tego dziennikarza pozostawiał dużo do życzenia. No, był zaślepiony uczuciem, a ty się czepiasz, no. Fact-checking. No ten cały jej wdzięk dostrzegli jurorzy Miss Polonia i Gustaw Gettlich, biznesmen z Łodzi, wyszła za niego w 1930 roku i po pół roku rozwiedli się ze względu na różnicę charakteru. Podobno rozwodzili się w przyjaźni, o ile to możliwe. Ja uważam, że możliwe. Po latach opisując byłą żonę, Gustaw twierdził, że była zwariowana, romantyczna i wiecznie łaknąca zmiany. Małżeństwo miało jedną niewątpliwie zaletę, to znaczy Gustaw był dość majętny, a po rozwodzie panna z odzysku miała fundusze. Jako że lekarze ze względu na płuca zalecali jej dużo świeżego powietrza, Krystyna często bywała w Zakopanem. No i podobno, jako że szusowanie na nartach dawało jej za mało wrażeń, szukała ich przemycając papierosy zza słowackiej granicy. I znajomość tych tras bardzo jej się później przyda. Narty miały też inne zalety, bo na drugiego męża dosłownie wpadła, kiedy straciła kontrolę, no i zatrzymała się bardzo romantycznie dopiero w ramionach postawnego mężczyzny. No i no jak to się nie zakochać? Bardzo filmowo, ale tych filmowych sytuacji w życiu Krystyny Skarbek będzie jeszcze dużo więcej, obiecujemy. No, gość, któremu wpadła w ramiona na stoku, to był Jerzy Giżycki, 20 lat od niej starszy pan z wieloma przygodami na koncie. W wieku 14 lat pokłócił się z ojcem i uciekł z domu, potem był poszukiwaczem złota, kowbojem, zjechał pół świata i też był niespokojnym duchem, tak jak Krystyna. I on z kolei o niej mówił tak: doskonały jeździec, niezła narciarka i najbardziej nieustraszony człowiek, jakiego kiedykolwiek spotkałem, mężczyzna czy kobieta. Po ślubie w 1938 roku państwo Giżyccy wyjeżdżają do Afryki, bo Jerzy dostał tam placówkę dyplomatyczną, konkretnie w Etiopii, i tam właśnie zastaje ich wojna. Czy oddychają z ulgą, uznając, że mieli wielkie szczęście, że są w Afryce, a nie w Warszawie i starają się sprowadzić swoich bliskich? No nie. Skąd? Pierwszym parowcem wracają do Londynu i próbują się zaczepić w wywiadzie. W wywiadzie, dodajmy, brytyjskim, konkretnie w Special Operations Executive, czyli SOE, która była ukochanym dzieckiem Winstona Churchilla, a jej celem było prowadzenie dywersji oraz wspieranie ruchu oporu w okupowanych przez Niemcy krajach. No i Giżyccy zgłaszały swoje usługi, oczywiście kierunek Polska. Krystyna oficera werbującego ujęła, z tym, że no raczej po francusku niż po angielsku, no bo wtedy po angielsku potrafiła powiedzieć niewiele więcej niż wspaniała herbata. Ujęła go szczegółowym planem przerzucania brytyjskich jeńców oraz kurierskich wypraw do Polski. No i no nie oszukujmy się, zapewne też osobowością. W notatce widać było, że zrobiła na nim wrażenie. Opisał ją tak. Jest bardzo ładną dziewczyną, ubiera się prosto i arystokratycznie, jest płomienną polską patriotką, wytrawną narciarką i wielką poszukiwaczką przygód z wspaniałym tytułem i wtedy było uznawane za zaletę. No w sumie w czasie wojny jest. No i też dodał, że jest absolutnie nieustraszona i to widać. Dlaczego Krystyna Skarbek zdecydowała się służyć Jego Królewskiej Mości Jerzemu VI, a nie polskiemu wywiadowi? Biografka Skarbek, Madeleine Mason, pisze, że ona uwielbiała powagę, z jaką Anglicy traktują sprawy takie jak sport czy popołudniowa herbata oraz nonszalancję, jaką okazują wobec kwestii życia i śmierci. No, to uzasadnienie jest dosyć infantylne, jeśli mówimy o życiowym wyborze, ale całkiem dobrze oddaje charakter najsłynniejszej agentki SOE, dlatego że Skarbek nade wszystko po prostu kochała ryzyko. Tylko w niepewności i w ciągłych skokach adrenaliny czuła, że żyje. Śmiertelnie niebezpieczne gry, jakie prowadziła z wrogami, były jej po prostu potrzebne jak powietrze. Najodważniejsza kobieta, jaką w życiu spotkałem. To jest zdanie, które się wielokrotnie powtarza we wspomnieniach jej wojennych znajomych i we wszystkich biografiach jej poświęconych. Co jest ciekawe, że nigdy nie dodawała sobie kurażu alkoholem. W ogóle go nie tykała, mówiła, potrafię wszystko to, co ludzie robią po alkoholu, ale go do tego nie potrzebuje. Bardzo ekonomicznie. Świetna dziewczyna. Świetna. Londyn wysyła ją jako dziennikarkę o nazwisku Marchand do Budapesztu. Wysyła ją samą, no bo jej mąż Jerzy woli walczyć z Niemcami z bronią w ręku i leci dla odmiany do Finlandii. Fajna parka w ogóle. No bardzo, bardzo. Chociaż wtedy już chyba ich związek się trochę sypał. Okazało się, że nie są jednak tak kompatybilni, jakby się wydawało. No jako szpieszkę
tudzież szpiegini jej królewskiej mości, Krystyna zostaje wyposażona w, no, powiedziałabym, protobondowskie gadżety. To znaczy dostaje na przykład latarkę, dzięki której można odczytać atrament niewidocznego okiem. Dostaje mapy sporządzone na japońskiej bibule, tak cienkiej, że płachta w wymiarach pół na pół metra. Dało się zwinąć dookoła wkładu mechanicznego ołówka. Dostaje też lunetę w lufce do papierosów, no i obowiązkowe wyposażenie każdego szpiega, czyli pastylkę cjanku, u niej ukryto w obcasie. No, abstrahując od tego cjanku, to mamo, zabierz mnie do sklepu z tymi zabawkami. Krystyna ma przedostawać się do Polski przez słowacką granicę i rozwozić brytyjską propagandę. Jej mocodawcy chcieli bardzo przywrócić dobrą opinię o Wielkiej Brytanii wśród Polaków, rozgoryczonych brakiem reakcji sojuszników zaraz po ataku Niemiec. Po pierwszej wyprawie, zimą 1940 roku, Krystyna proponuje korektę. Polacy nie potrzebują zagrzewania do walki, motywacje świetnie załatwiają im okupanci, potrzebują za to informacji, więc lepiej niech Londyn o stałych godzinach przesyła je przez radio. Krystyna próbuje też namówić swoją matkę, żeby uciekła z Warszawy, ale Stefania odmawia, uważa, że jest katoliczką, więc nic jej nie grozi. Ginie niedługo potem rozstrzelana jako Żydówka na Pawiaku. Związek Walki Zbrojnej, późniejsza K, jest wobec Krystyny nieufny. Od oficera słyszy bardzo polskie: jesteśmy polskim podziemiem i nie potrzebujemy, żeby Brytyjczycy zaglądali nam do majtek. No to nie dało rady z jednym, to nie wyszła drzwiami, wchodzi oknem, czyli nawiązuje kontakt z konkurencyjną organizacją Muszkieterami. Organizacja ta miała siatkę agentów w Rzeszy i w ZSRR, a jej szef, Stefan Witkowski, no, wolał działalność na własną rękę, niż przynajmniej wtedy na początku, niż wejście w struktury państwa podziemnego. To od muszkieterów Krystyna dostaje informacje o ruchach niemieckich wojsk, ale z drugiej strony ten kontakt będzie dla niej później źródłem wielu kłopotów, gdy Witkowski zostanie oskarżony przez AK o kolaborację z Niemcami i rozstrzelany. W tym samym 1940 roku Krystyna organizuje siatkę kurierów, przemyca z Polski brytyjskich jeńców wojennych, krąży między Budapesztem i Warszawą, no oczywiście z licznymi przygodami. Mistrz olimpijski w narciarstwie eskortuje ją przez Tatry przy minus 30 stopniach, do pociągu wskakuje z samochodu, przekupuje pograniczników, no powiedzmy sobie zwyczajna szpiegowska robota. Ale nie ma nudy. No i nie jest w tej pracy sama. W Budapeszcie spotyka Andrzeja Kowerskiego, znajomego ojca, i zostają kochankami. No i wiecie, kobiecy odpowiednik Jamesa Bonda. Wyobrażamy sobie, przynajmniej ja bym sobie wyobrażała, jako kobietę w kietce bez pleców, w wysokich szpilkach, w brylantach w uszach i z papierosem w cygaretce w dłoni. No ale Krystyna nie potrzebowała takich wulgarnych gadżetów, żeby uwodzić. Ona się prawie nie malowała, jedyną biżuterię, jaką nosiła, był rodowy sygnet ze stali. A chodziła w skromnych bluzkach i w spódnicach, no oraz pewnie w narciarskich spodniach. Albo wieździeckich też. Albo wieździeckich. Ale no, już one buty są całkiem do konnej jazdy, no, to już tak, no, tak. No, to już jest entourage, na który romans można przyciągnąć. No powiedzmy sobie tak wprost, Krystyna mężczyzn uwielbiała i kochała też seks. I właśnie między innymi przez jej bujne życie erotyczne tak naprawdę niewiele o niej wiemy, dlatego że jej towarzysze z podziemia przez lata blokowali różne publikacje na temat skarbek z obawy, że przy okazji śledzenia przygód wojennych wyjdą na jaw rzeczy niewygodne, czyli niewygodne i niegodne bohaterki wojennej odznaczonej najwyższymi medalami Anglii i Francji. Bohaterki wojenne może mają serce, ale innych narządów to już raczej niekoniecznie. Tak, nie, bohaterka wojenna, która lubi seks, to jest wysoce nieprzyzwoita sprawa. No, skarbek, powiedzmy sobie, że inaczej niż James Bond, który na ogół miał jedną dziewczynę na jedną partię przygód, nie narzucała sobie takich ograniczeń, miewała po dwóch kochanków naraz. Co w sumie... Naraz? Czy naraz? Tego nie wiem. To jest robota dla biografów. W sumie w wojennych warunkach to nie dziwi, tak? Dlatego, że w obliczu zagrożenia ludzie zawsze idą do łóżka. No a życie skarbek ze względu na jej działalność było zagrożone permanentnie, a seks pozwala oswajać lęk, ale też wydłużyć chwilę beztroski. I czasami, trzeba jej to przyznać, nic z tym dziwnego, nie potrzebowała nawet łóżka. Wystarczył jej kocyk pod drzewem w lesie albo jej pasterski szałas w Tatrach. Mam nadzieję, że nie przy tych minus 30, bo to jednak można sobie parę rzeczy odmrozić. Właśnie latem 40 roku, kiedy wracała ze swojej drugiej kurierskiej wyprawy do okupowanej Warszawy, jej towarzyszem był agent i arystokrata Władysław Leduchowski. On sobie wspominał o tych miłych chwilach beztroski pod kocykiem?
No, ja nie wiem, czy on wspominał, czy jakoś inaczej do biografowie do tego doszli, no, ale tam chyba tak, były jakieś pasterskie namioty. Co drugiego ciekawe, że zupełnie inaczej niż nasza poprzednia bohaterka, która nawet jak przechodziła przez Pireneje, Elżbieta Zawadzka, no to żadnych romantycznych wspomnień z tego nie było, tylko przyjacielskie, a Krystyna miała jednak no, zupełnie inny temperament. Tak, dwie bardzo różne kurierki, to prawda. Włączyło je w sumie to, że były no, znakomite w swojej robocie. Tak jest, nieustraszona. No, ale wydaje się, że w całym tym tłumie adoratorów i kochanków tak naprawdę to Kowerski był jedynym mężczyzną, który naprawdę się dla niej liczył. No, był to postawny gość z wąsem, bardzo wielki polski patriota. On rozumiał Krystynę i jej potrzebę niebezpiecznego życia. Sam też nie prowadził życia mieszczańskiemu, drewniana noga, bo prawdziwą stracił jeszcze przed wojną na polowaniu, nie przeszkodziła mu w zostaniu skoczkiem spadochronowym, także szapoba przed no, tym panem. No naprawdę, no jak? Jest, z drewnianą nogą, a to nie były protezy Pistoriusa. No nie. No. No i ta zwerbowana przez brytyjski wywiad para stała się legendą jeszcze zanim skończyła się wojna. Ale do końca wojny jeszcze trochę, za to skończyła się ich misja w Budapeszcie. Skończyła się wraz z aresztowaniem pary przez Gestapo w styczniu 1941 roku. No i ratuje ich właściwie no, tylko zimna krew Krystyny. To znaczy podczas przesłuchania gryzie się w język tak mocno, że krew jej leci, pluje krwią i jednocześnie zanosi się od kaszlu. Gestapowca mówi, że to gruźlica, więc wysyłają ją do lekarza, a lekarz robi jej rentgena. I na widok groźnie wyglądających, ale w sumie wcale nie groźnych cieni, orzeka, że no skarbek stoi nad grobem. I w efekcie Gestapo zwalnia i ją, i jej kochanka, no bo w końcu przecież pewnie on też jest zarażony, a kto by chciał się przy okazji przesłuchania zarazić gruźlicą. No ale Londyn uznaje, że para jest spalona i wysyła ich oboje do Kairu z brytyjskimi paszportami na nazwiska Christine Granville i Andrew Kennedy. I to wtedy właśnie Krystyna odejmuje sobie 7 lat i wpisuje sobie rok urodzenia 1915. Która z nas by tego nie zrobiła, niech pierwsza rzuci kamieniem. Tak jest. Małym Oplem Andrzeja przejeżdżają razem pół Europy, Turcję, kawał Bliskiego Wschodu, Libię, Syrię, Palestynę, Egipt. No naprawdę zazdroszczę tej podróży. Ich jedynym problemem wtedy było to, że on uwielbiał słuchać muzyki w samochodzie, a ona jej nie cierpiała. Zresztą tańczyć też nie znosiła. Interesujące, że to był jedyny problem przebijając się przez teren wojny w 1942 roku, no ale Krystyna była specyficzna, tak. I jak bardzo wyluzowana, no w Belgradzie korzystają z okazji, szlajają się po klubach, pijąc szampana i oglądając taniec brzucha, ale już w Sofii obowiązki wracają, to znaczy Krystyna wręcza Brytyjczykom mikrofilm, który był ukryty w drewnianej nodze Andrzeja. I ten mikrofilm pokazuje ni mniej, ni więcej, tylko ruchy niemieckich wojsk na sowieckiej granicy, czyli de facto przygotowania do operacji Barbarossa. Znaczy, to polska agentka dostarczyła Churchillowi wiedzy na temat ataku Rzeszy na ZSRR. Chciałabym to podkreślić, tego ataku, który no totalnie odmieni losy wojny. No a w nagrodę Londyn, uwaga, fanfary, niemal na 2 lata zawiesza i Skarbek, i Kowerskiego. Co w sumie i tak nie jest, dodajmy, najgorszą opcją, bo byli podejrzani o kontrszachty z Niemcami, więc mogli ich zastrzelić. No i teraz jest pytanie, jak agentka, która dostarczyła tak ważne informacje, mogła być w ogóle podejrzewana o współpracę z wrogiem? No tu wersje są różne. Albo zdarzyło się to przez muszkieterów, albo przez to, że Skarbek i Kowerskiemu udało się wydostać z Budapesztu cudem, albo wreszcie przez to, że przejeżdżając przez Syrię, wtedy pod zarządem współpracującego z Niemcami Vichy, Krystynie udało się, korzystając z uroku osobistego, zdobyć wizę. Efekt w każdym razie był taki, że Krystyna się śmiertelnie nudziła w Kairze, ale przyszedł rozkaz, ma zaliczyć szkolenie z obsługi radia, skoków ze spadochronem, obsługi ładunków wybuchowych i charakteryzacji. No wreszcie coś się dzieje. Tak, chyba agent, który ją tam umieścił, stwierdził, że to było jego najważniejsze osiągnięcie w czasie wojny, że przywrócił Skarbek do czynnej służby. Tak. W maju 1944 roku Skarbek zostaje zrzucona do południowej Francji. Brytyjczycy, prócz broni, pieniędzy i cyjanku, wyposażają ją w przepis na potrawy ze szczurów i myszy, bowiem we Francji sytuacja jest katastrofalna i tamtejsi agenci cierpią głód. Ale swoją drogą, że Brytyjczycy uczą kogoś jak gotować we Francji, to też dobre. Może Francuzi ich uczyli jakieś widelcem te szczury. Nie, pardon, przepraszam, przecież to Polacy uczyli cały świat jakieś widelcem. W każdym razie zachował się nawet przepis,
na szczura, muszę to przytoczyć, szczura duszonego a la gulasz można wziąć za kurczaka, oskurować, wypatroszyć i gotować. Szczury 10 minut, myszy 5. Smacznego. Dobrze wiedzieć. Tak. W każdym razie dla Francji to już jest końcówka wojny, ale też ta najbardziej krwawa, bo francuski ruch oporu, tu pozdrowię mojego nauczyciela z historii z liceum, który na lekcjach o ruchu oporu we Francji zapytał nas, czy oglądaliśmy taki serial Allo Allo. No i powiedział, jeśli oglądaliśmy, no to wiemy, jak wyglądał francuski ruch oporu. Z tym, że pod koniec wojny to on już przestał być jak z Allo Allo, no i zaczął regularnie walczyć z Niemcami. Krystyna, a raczej Pauline Armand, miała być kurierką, ale na tym jej obowiązki się nie kończyły, bo miała też przekonać wcielonych do Wehrmachtu Polaków do dołączenia do walki przeciw Niemcom. No i była w tym niesamowicie skuteczna. Raz na przykład cały garnizon w górskim forcie przekonała, że no Niemcy już są na wylocie. Poza tym, no sorry, Polacy, jak możecie, piękną polszczyzną oczywiście, współpracować z okupantem. No i Polacy podzielili się w efekcie z Francuzami swoją bronią i razem wysadzili górską drogę, a oprócz tego jeszcze Skarbek, to już trochę później, nawiązała współpracę z włoskimi partyzantami, czyli no jej działalność była szeroka. Działalność była szeroka, a odwaga graniczyła z brawurą, niekiedy nawet z tupetem. Chyba taką najsłynniejszą akcją było wyciągnięcie jej francuskiego przełożonego z więzienia dzień przed egzekucją, której miano na nim dokonać. Krystyna najpierw sprawdziła, czy on i dwaj inni towarzysze wciąż żyją, a zrobiła to tak, że przechadzając się pod murami więzienia, nuciła ich ulubioną piosenkę Frankie i Johnny. I kiedy zza muru melodię podchwycił męski głos, popędziła do oficera łącznikowego z gestapo i z miejsca wyznała, że jest brytyjską agentką i żąda uwolnienia kolegów, oczywiście w zamian za sowitą łapówkę. I mogli ją rozstrzelać dokładnie w tym momencie, więc to był niesamowity tupet. Niesamowity tupek i odwaga. A przy tym jeszcze zablefowała, że jest siostrzenicą marszałka Montgomery'ego i użyła szantażu, że jeśli jej szef i cała reszta nie zostaną uwolnieni, zbliżający się alianci paskudnie zemszczą się na ich oprawcach. No i tak cała trójka wyszła na wolność. Chyba tam jest jeszcze nie do końca sprawdzona informacja, że ten Niemiec zażądał miliona franków, więc ona pobiegła do radiostacji, zadepeszowała, że chce tego miliona franków i nie ten milion franków zrzucili. Ale to chyba raczej legenda, bo inne źródła tego nie potwierdzają. No. W każdym razie bardzo ładna. No, Christine chce milion, wierzyć. Christine chce miliona franków, zrzucamy milion franków, więc no po prostu wow. Ale na tym właściwie no, jej wojenna praca się zakończyła, no bo już 3 tygodnie później Paryż był wolny, a de Gaulle no, podziękował brytyjskim agentom za współpracę. No my już jesteśmy tak Francuzi, fajnie było, ale no to cześć. A Skarbek i Kowerski no, jeszcze mieli być zrzuceni do Polski, ale misję odwołano. Dla Krystyny zakończyła się zarówno wojna, jak i praca. No odchodne, ponieważ nie była poddaną króla. Za swoją 5-letnią służbę dla imperium dostaje, uwaga, 100 funtów. I odręcznie napisane podziękowanie Winstona Churchilla. No nawet uścisku dłoni szefa nie dostała. No Churchill potraktował ją tak jak właściwie wszystkich polskich aliantów, no czyli z buta. A Krystyna już wtedy chyba wie, że koniec wojny nie oznacza dla niej niczego dobrego. Co jest jakoś niesamowicie i w smutny sposób paradoksalne. Ale to chyba wiele osób, znaczy wydaje mi się, że to jest PTSD, tak, ale co, są ludzie, którzy po prostu są uzależnieni od ryzyka. Tak, i wtedy tak. Właśnie jak, no, wtedy właśnie czują, że żyją. Poza tym ja zawsze sobie myślałam, jakie to musiało być trudne, kiedy w twoich młodych latach przeżywasz coś, co wiesz, że jest najbardziej intensywnym doświadczeniem twojego życia. Nawet jeśli nie byłaś superagentką, tak? Myślę, że odnalezienie się później w normalności jest bardzo, bardzo ciężkie. W 1945 roku no, Skarbek jest bardzo rozgoryczona tym, jak ją potraktowała Wielka Brytania. Trudno się jej dziwić. Jej przyjaciele stają na głowie, by znaleźć jej pracę. Ona w sumie nie wie, czego chce. Wie za to świetnie, czego nie chce. Nie chce siedzenia za biurkiem, przerzucania papierów, rutyny, nudy. Stara się o posadę w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie, no ale dostaje odmowę. No i wtedy zaczyna się długa odyseja po takich różnych dorywczych pracach. Legenda wywiadu pracuje sobie jako telefonistka, pokojówka, jako sprzedawczyni bielizny u Harrodsa. Kiedyś w jednym z hoteli usłyszała, że zatrudniają tylko mężatki, więc wściekła się i poprosiła o listę pracowników kawalerów, żeby mogła sobie kogoś wybrać. Chciałabym zobaczyć minę kierownika. A nasza dziewczyna, nie? To prawda. No, nie wybrała sobie kawalerów z hotelu, ale znalazła sobie innego kawalera i to nie byle jakiego, bo samego Iana Fleminga, czyli późniejszego autora przygód Jamesa Bonda, który swoją drogą nie, dziewczyny Bonda nie są znane ze specjalnej aktywności, inteligencji ani przedsiębiorczości, za to z głębokich dekoltów i westchnień tak. O. James. Czyli może prywatnie był amatorem silnych kobiet, ale w literaturze tego szczególnie nie widać.
Ian Fleming, tak samo jak ona, działał w wywiadzie, był łowcą przygód, kochał ryzyko, no i rozumiał też jej tęsknotę pewnie za intensywnym życiem. Wiemy, że byli kochankami, choć zdaje się, proszę, nie wiedzieli o tym ani jego narzeczona, później żona, ani też jej przyjaciele. Krystyna z Ianem spotykali się w hotelu Granville na plaży nieopodal Dover. No bo ja ona... chciałam tylko powiedzieć, że Granville, tak samo jak miała wojenny pseudonim, to jest w ogóle coś niesamowitego, zbieg okoliczności. Tak, to pewnie oboje. Christine Granville, tak. I później z Flemingiem w hotelu Granville. No dodawało to romantyzmu, to na pewno. A oprócz tego Krystyna uwielbiała plażę i nawet w czasie wojny, no jeśli akurat nie rozbrajała garnizonu albo nie odbiła więźniów gestapowcom, to uwielbiała wygrzewać się na słońcu. Mówiła, że jest jak salamandra. No z kolei on był jedną z najlepszych partii w Londynie. Był dobrze urodzony, był zamożnym szefem agencji prasowej, miał ostre pióro, błyskotliwy umysł. To była twarz z gatunku tych, które z każdym rokiem nabierają charakteru. Tu jesteśmy w momencie, kiedy za 6 lat, w 1953 roku, wyda Casino Royale, pierwszą z książek o przygodach Jamesa Bonda. No ale jej zarys właśnie powstaje już wtedy, w Dover, kiedy spacerują po plaży. No ich rozmowy musiały być bardziej niż interesujące. No jak to rozmowy dwóch tajnych agentów, którzy o najważniejszych rzeczach swojego życia mówić nie powinni, no ale na pustej plaży, będąc tylko we dwoje, dlaczego nie? Ile Krystyna mówi o sobie Flemingowi? No nie wiemy, chociaż biografowie obojga twierdzą, że całkiem sporo. No i to Skarbek miała być według nich pierwowzorem pierwszej ukochanej Jamesa Bonda, tej z Casino Royale, czyli pięknej, inteligentnej, zupełnie jak dziewczyna Bonda, Vesper Lind. Którą grała Eva Green. Tak, którą grała Eva Green, to była jedyna właściwie chyba dziewczyna Bonda, która go wykiwała, która mu złamała serce, która była od niego inteligentniejsza. To, że to właśnie Krystyna mogła być pierwowzorem Vesper, no świadczy samo imię Vesper, ponieważ przypomnijmy, że to jej ojciec nazywał małą Krysię Vesperal. No, raczej jednak jako, że przy całym swoim wdzięku i poczuciu humoru jest jednak osobą dumną i dosyć skrytą, pewnie nie opowiadała Flemingowi o tym, że jej liczne medale, w tym najwyższe odznaczenia Francji i Wielkiej Brytanii, jak już mówiłyśmy, przydają się głównie do ozdobienia uniformu stewardesy, kiedy Krystyna Skarbek, bohaterka wojenna, ścieli łóżka pasażerom luksusowych statków pływających do Afryki i Australii. A dodajmy, że takie zarządzenie wydał kapitan jednego z tych statków, pragnąc w ten sposób podnieść atrakcyjność załogi w oczach bogatych pasażerów. Naprawdę... Tak, bohaterka wojenna ścieli mi łóżko. Super! Tak, mistrzostwo PR-u. No, ale na statku przynajmniej Krystyna jest w ruchu. Coś się zmienia, nie siedzi bezczynnie, tak jak to miało miejsce w Londynie. I to na statku poznaje kolegę stewarda, czyli Denisa Maldoneya, który był, no trzeba mu to przyznać, jedyną przyjazną duszą wśród obsługi, która no, patrzyła na nią krzywo właśnie przez te ordery i zazdrościła. Denis był dziwnym typem, był mały, przygarbiony i pełen kompleksów, niby spokojny, ale jednak czasem zdradzał się z wybuchami niczym nieuzasadnionej złości. Krystynie jest go żal, więc nawet próbuje wprowadzić go w swoje londyńskie towarzystwo, co to towarzystwo bardzo zresztą dziwiło, co taki człowiek tam robi. A on staje się coraz bardziej namolny, zaborczy i zazdrosny, śledzi ją całymi dniami, staje się jej stalkerem, a potem okaże się, że chorował na schizofrenię. 19 czerwca 1953 roku Maldoney przykuca pod ścianą w ciemnym hotelu Shelburne w holu, gdzie mieszka Krystyna. Jest noc, ona nazajutrz ma jechać z Kowerskim na wakacje, a potem planują może gdzieś udać się dalej. Teraz porządkuje swoje rzeczy i te zbędne wynosi do hotelowej piwnicy. Wtedy Maldoney ją zaczepia, ona mu mówi krótko, nie chce go znać, wyjeżdża na 2 lata za granicę. No i kiedy osuwa się na schody ze sztyletem w piersi, steward nawet nie próbuje uciekać. Jego późniejszy proces trwał 3 minuty. Maldoney przyznał się do winy, oświadczył, że zabił Krystynę z miłości, zrzekł się obrońcy. Niespełna 3 tygodnie później, wstępując na szubienicę, powiedział: zabić to posiąść do końca. Tak, pewnie uznał to za bardzo romantyczne. Wokół śmierci Skarbek do dziś snute są rozmaite teorie. Na przykład niektórzy badacze uważają, że nawet w tym było jak Vesper, to znaczy dopatrywali się u niej podwójnej gry, zwłaszcza, że swego czasu szkolił ją Kim Philby, który później okazał się sowieckim agentem. Na przykład Jan Larecki, emerytowany oficer wywiadu, próbował połączyć śmierć Skarbek
uwaga, z katastrofą w Gibraltarze, tą samą, w której zginął generał Sikorski, no bo przecież Krystyna i Kowerski byli w Kairze, gdy naczelny wód przyjechał do Egiptu. No i pytanie, no czy ona mogła wiedzieć coś, co nie powinno ujrzeć światła dziennego? Larecki spekuluje, że wyrok na skarbek mógł wydać sam Fleming, który był lojalny wobec brytyjskich władz, nie wobec kochanki i był gotów strzec tajemnic imperium za wszelką cenę. No tutaj to bym jednak chyba powiedziała prrr. Ta teoria jednak wydaje mi się mało prawdopodobna. Są tacy, którzy uważają, że słynną agentkę dosięgła ręka perelowskich władz, którzy zauważają, że skarbek nie była jedyną tajemniczą ofiarą w tamtych czasach, bo była też Marta, żona generała Rydza Śmigłego, którą znaleziono poćwiartowaną w Monako. Była też sekretarka muszkieterów organizacji, z którą Krystyna współpracowała, Teresa Łubieńska, i ją z kolei nieznany sprawca zasztyletował w londyńskim metrze. No, obsesyjnie zakochany, chory na schizofrenię Maldoni, tak podejrzanie szybko skazany i stracony, mógł być po prostu tylko doskonałym narzędziem, tak uważają niektórzy badacze i miłośnicy teorii spiskowych, no bo jak tak wytrawna agentka jak Krystyna Skarbek mogła nie rozpoznać w nim zagrożenia? No właśnie, a może rozpoznała, tylko wolała umrzeć szybko, niż umierać na raty, coraz bardziej zapomniana, coraz bardziej zgorzkniała, coraz bardziej żyjąca tylko wspomnieniami dawnej świetności. No, tego się nie dowiemy. Hipotezy pewnie będą się mnożyć, zwłaszcza, że wiele akt zniszczona, świadkowie już nie żyją. No ale no, kto widział Bonda na emeryturze? Tu jest jeszcze jeden taki smaczek, że Kowerski później dowiedział się, że kiedy Krystyna była kompletnie bez pracy, bez dachu nad głową, to dostała w spadku dom po jednym z adoratorów i go nie przyjęła. Także no, miała naprawdę charakter. No w każdym razie, jakby nie było, to kiedy następnym razem będziecie oglądać Bonda, to bądźcie uważni, bo mówią, że Fleming na Krystynie Skarbek wzorował postać Wesper, ale w gruncie rzeczy to ja chyba bym się dokładniej przyjrzała samemu Jamesowi. Co myślisz? Co myślę o Krystynie? Wiesz co, no ja przede wszystkim jestem straszliwie zdziwiona, że z jej życia nie ma jeszcze filmu, a jeszcze lepiej serialu. Znaczy, cieszę się, że nie ma polskiego filmu i serialu, ale no sorry, Netflix, HBO Go, Disney Plus, nie, Disney Plus może nie, bo tam za dużo seksu, ale no nie wiem, Apple TV, Amazon, no, na co jeszcze czekacie? Wyskakujcie z kasy, to jest taki materiał na serial, tam jest wszystko, tam jest wojna, tam jest ryzyko, tam jest akcje, tam jest miłość, tam jest seks, tam są egzotyczne lokalizacje, no, no jest wszystko. To jest fantastyczna historia, aż się prosi o sfilmowanie. No mnie bardzo uderza to, bo ten rys taki erotycznego rozbuchania skarbek, on jest wyraźny, on jest podkreślany i mnie uderza to, że kobieta, która lubiła seks i miała kochanków, jest momentalnie jakby gumkowana, tak? To znaczy się ukrywa pewne rzeczy, to niedawno mówiłyśmy opowiadając o królowej Wiktorii, tak? Przecież jej dzieci też paliły po niej listy i poprawiały pamiętniki, żeby nie wyszło na jaw, że królowa miała apetyt na seks. To jest jednak w jakiś sposób, to jest schemat pewien, tak? Kiedy mówimy o przeszłości. No mam nadzieję, że to już odchodzi do lamusa, ale jest coś takiego, prawda? Że podejrzanie mało wiemy o kobietach, które miały temperament erotyczny. Ale też jej kochankowie, którym jej temperament bynajmniej za życie nie przeszkadzał, jakby zaczęli gumkować jej biografię natychmiast po jej śmierci. No bo przecież polska patriotka nie może mieć życia erotycznego. Noż, ale to też się zmienia. No przecież charakterycznie odkrywamy historię. Już nawet powiedziałabym, Elżbieta Zawadzka byłaby chyba mniejszym materiałem na film właśnie przez jakby no, zupełny brak, przynajmniej o czym wiemy w tej sfery jej życia. A chciałabym jeszcze dodać, że gdyby ktoś robił casting, no to chciałabym zgłosić Ewę Green, dziewczynę Bonda, z najlepszego tak. Bonda, Casino Royale, która tak. Była dość chyba no i podobna, też ciemne włosy, jasna tak, cera. Tak, drobne takie rysy, tak, zdecydowanie. Myślę, że Ewa Green spokojnie Krystynę Skarbek mogłaby zagrać i zrobiłaby to świetnie. Poza tym Ewa Green mogłaby uwodzić nawet w Worku Pokutnym, bo jest absolutnie przepiękna. Co... No i jest inteligentna. Tak. Ona jest w stanie zagrać inteligentną kobietę, niewiele grając. W sumie nie wiem, co tu możemy dodać. No, historia Skarbek mówi sama za siebie, była fantastyczną, epicką postacią. Jest taki zwrot po angielsku larger than life, większa niż życie. To była po prostu ona, tak? To była kobieta, która czerpała z tego życia pełnymi garściami i
wbrew pozorom, wiem jak to brzmi, ale to, że jej czas przypadał na drugą wojnę światową, to chyba najlepsze, co jej mogło spotkać, bo ona się nigdy by nie odnalazła jako czyjaś żona, matka. Tak, i właśnie co mnie najbardziej ujmuje, to to, że Skarbek przełamuje ten stereotyp, że takimi adrenalinowymi typami są głównie mężczyźni, tak? Bo mamy cały poczet oczywiście awanturników różnych i literatura i fiction i non-fiction jest ich pełna, tak? Wystarczy do Sienkiewicza zajrzeć i wszędzie nie. Natomiast ona pokazuje, że są też takie kobiety. Są kobiety, które po prostu kochają ryzyko, niebezpieczeństwo, są w stanie ryzykować, rzucać na szale swoje życie, byle tylko po prostu się nie nudzić. I ona jest fantastyczną tutaj, myślę, role model dla takich dziewczyn, które to w sobie czują. To prawda. Także na Netflixie przestań robić te spin-offy Wiedźmina, są fajne, ale ile można, i kręć historię życia Krystyny Skarbek. No i to mówiłam ja, Katarzyna Wężyk. I mówiłam też ja, Natalia Waloch. Herstoryczne opowieści Wysokich Obcasów. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy piątek.